Hibiskus. Liście laurowe do potraw, które przygotowuję w kuchni, chodzą do ogrodu. Takie drzewko laurowe mam już od kilku lat. Liście tak pięknie pachną, to jest zupełnie co innego niż te liście laurowe, które kupujemy w torebkach w sklepie. Jest zupełnie inny zapach i inny aromat. To drzewko rośnie mi tutaj kilka lat. Na zimę przenoszę do chłodnego garażu i ustawiam przy oknie. Próbowałam uprawę drzewka laurowego w gruncie i chociaż w gruncie też od 3 lat rośnie, ale ma zawsze tylko 5-6 liści, nie rośnie tak rozłożyście do góry jak to drzewko. Wierzba jest niesamowicie żywotna. Wiosną wbijałam gałązki wierzby, żeby sobie zaznaczyć miejsca, gdzie posadziłam nasiona. Już ma takie piękne korzenie. To może być już nowe drzewo, gdyby ktoś chciał. Wieczór sierpniowy. Podlewam rośliny. Jestem za podlewaniem roślin wieczorem, pomimo że sama, gdy latem jest bardzo gorąco i sucho, podlewam rośliny i rano, i wieczorem, ponieważ nie byłabym w stanie podlać całego ogrodu, tylko podlewając wieczorem. Ale uważam, że najlepiej podlewać rośliny wieczorem, dlatego że przez noc rośliny napiją się tej wody, odpoczną. Natomiast rano bardzo szybko robi się gorąco, słońce szybko zaczyna wschodzić i oczywiście pali niemiłosiernie rośliny. Tutaj rosła cebula, a tam dalej czosnek i groch. Ja już to wyrwałam chyba w lipcu. Została pusta grządka, gdzieniegdzie rosną buraki, marchew i ziemniaki, które z ubiegłego roku wysiały się same. I teraz muszę tutaj zrobić porządek. Przede wszystkim wyplewić chwasty. Buraczki. Sałatka kompostowa. Wiem, drodzy Państwo, że mam podkoszulek brudny, stopy i klapeczki też, ale plewiłam właśnie te chwasty z ogrodu warzywnego, a jest rosa, bo mamy już koniec sierpnia. Warzywa też rosną w ziemi, a nosiłam je we wiaderku, więc zaraz się wybrudzę. Warzywa, buraki i marchew ogrodu permakulturowego wykopuję. Wykopuję te większe. Niektóre buraki potrafiły osiągnąć taki wzrost, ale są też takie mniejsze. Te mniejsze zostawiam. Tutaj mam buraki podłużne, też bardzo ciekawe. Te sobie wykopałam. Marchew też. No i trzeba przygotować rabatę po trochę do jesieni. Jeżyna. Uwielbiam owoce jeżyny. Nie tylko jeżyny, uwielbiam wszystkie owoce. Zajadam się garściami, ile tylko mogę zjeść, pomieścić. Już myślałam, że mnie coś urządliło. Jaka jest ziemia pod słomą? Bardzo ładna. Bardzo ładna ziemia, czarna. Nie jest to już taka ziemia gliniasta jak była. Daleko jeszcze do tej pięknej, wspaniałej, rytmicznej ziemi, ale już jest coraz lepsza. Budleja Dawida, zwana krzewem motyli, ponieważ bardzo lubią jej kwiaty motyle. Inne owady również, pszczoły, czmiele. Cudownie pachnie miodem. Mam brzoskwinie.
jedyna brzoskwinka na drugim drzewie brzoskwiniowym, które jest, owocuje jako średnie. Wczesna odmiana miała dosyć dużo, za to jaka duża, takiej brzoskwiny to jeszcze nie miałam. Niestety nie mam dobrych wiadomości dla tych, którzy kochają lato, a nie przypadają za jesienią, czyli tak jak ja. Jesień już idzie, miechunka robi się pomarańczowa i wkrótce będzie cała już pomarańczowa. Na razie jeszcze jest dwukolorowa, bardzo ładna. Rdest himalajski to wspaniała, bardzo ciekawa, piękna bylina do ogrodu, wieloletnia. Ślimaki omijają ją z daleka, to bardzo ważne. Miododajna, uwielbiają ją pszczoły i wszelkie inne owady, a w ogrodzie marzeń sadzimy tylko przede wszystkim takie byliny, kwiaty, rośliny, które są pokarmem dla pszczół oraz innych owadów. Zachwyca różowymi, ciemnoróżowymi, kłosowatymi kwiatami, które pojawiają się już w lipcu i są do bardzo późnej jesieni, właściwie do mrozów. Ciekawostką są liście rośliny lancetowate, które jesienią przebarwiają się na żółto, pomarańczowo i czerwono. Rdest nie pachnie, ale bardzo ważne, nie choruje, nie jest porażany przez żadne szkodniki i jest to bardzo wdzięczna bylina, ponieważ jest ona praktycznie bezobsługowa. Wiosną przycina się zaschłe liście i pędy i właściwie tylko tyle. Pyszna ta brzoskwina, przepyszna. Sama słodycz bez oprysków. Okay.